Siemaneczko, z tej strony X-Kank Official i witam Was w kolejnym odcinku Skyblocka interaktywnie. Zawsze będę zapominał, jak ta seria się nazywa. Dzisiaj lecimy bardzo szybkim odcinkiem poprzez to, że chcę dzisiaj skupić się na stworzeniu farmy. Tak. Teraz zrobimy farmę melonów i dyni i arbuzów poprzez to, że właśnie mamy śniadanie tego i tego, więc sobie przygotuję taką farmę, żebyśmy w końcu mogli coś jeść, żebyśmy przeżyli na tym skybloku, więc ja sobie trochę kawy z tą nawet dobędę. I będziemy tą farmę przygotowywać. Farma będzie na górnym piętrze, więc spoko. Będziemy robili tą platformę piętrową, więc żeby nie tracić dużo czasu. Tylko będę myślał nad tym, gdzie tą farmę mogę przygotować. Jestem święce przekonany, gdzie ją chcę przygotować, ale póki co chcę się zastanowić jeszcze dobrze. Bo tak myślę, żeby tą farmę robić w tym miejscu, gdzie jest mniej więcej mob grind, ten mob grind, chciałem powiedzieć, ten, jak to się mówi. Jeśli pamiętacie poprzedni odcinek, to wiecie, o co mi chodzi. Czyli ja nie będę chyba się zbytnio z tego tłumaczył. Ten kto wie, ten wie, po prostu. Można tak powiedzieć. Ja sobie może będę już przygotowywał powoli platformę, mam nadzieję, że obecnie aż tak nie wymula. Czyli możemy tutaj gdzieś przygotowywać i patrzeć, mamy tutaj taką fajną strefę, akurat chciałem most, a nie, tutaj muszę ten most poszerzyć. Więc zrobimy w ten sposób. Poprawiamy tutaj trochę most, barierki później się doda, bo to trzeba jeszcze barierki zrobić i tak dalej. Ten most chciałem dokończyć w odcinku ostatnim, on właśnie na taki sposób, żeby on się ciągnął do samego końca w taki sposób, ale stwierdzam póki co, że jest to niepotrzebne. Ja teraz muszę uważać, żeby nie zginąć poprzez to, że mam pół HP, a nie mam nitek od pająków, więc jest trochę przewalona sprawa. I odcinek też bardzo szybko chcę nagrać poprzez to, że ja coś co niedługo do szkoły idę, no i wiecie. Ten odcinek tak czy siak obejrzycie dopiero w późniejszym etapie, bo ja to nagrywam 19 stycznia w środę. A odcinek wleci najprawdopodobniej w poniedziałek następnego tygodnia, poprzez to, że ja wszystkie filmy nagrywam na zapas i przedwcześnie, żeby już mieć wszystko gotowe. Ja tylko nagrywam tak właśnie poprzez to, że nudzi mi się, to nagram odcinek na zapas, bo w tym tygodniu tak czy siak wlecą jeszcze dwa filmiki, czyli właśnie w obejrzycie ten odcinek w poniedziałek właśnie, przepraszam. Obejrzycie ten odcinek w poniedziałek, czyli po prostu dzisiaj ten odcinek oglądacie. Ja go nagrywałem w środę 19 stycznia. A inne filmiki pojawią się dopiero w następnych dniach, czyli wiecie, ten odcinek w poniedziałek. W środę będzie jakiś inny film, no i w piątek kolejny film, bo nagrywam 3 filmy w ciągu tygodnia. Dlaczego tak? Poprzez to, że nikt mi nie odpowiedział w komentarzach przy ogłoszeniach parafialnych, ile odcinków chcielibyście dziennie. No to stwierdziłem fakt, że będę nagrywał po prostu 3 razy w tygodniu poprzez to, że czuję się na sile i mam taką, można powiedzieć, chęć do nagrywania. No i to będzie chyba tyle, co na razie chcę powiedzieć poprzez to, że jakby tą farmę zrobić w tym miejscu? Chcę ją trochę. Chyba wiecie, teraz to na razie miejsce na farmę po prostu. Bo ta farma może właśnie w ten sposób wyglądać, bo właśnie tak. No i mi się chyba ten pomysł podoba. Ona sobie tutaj może być. Tylko tutaj bym zrobił schodki, czyli te dwa kable stąd wydobyć. Tutaj schodki będą. Akurat schodki w skrzynce posiadam, więc spoko. No i czekajcie. O, właśnie. Ja tam postawiłem już na te dwa klocki. Tak postawiłem. Aha, tylko że muszę to od środka uzupełniać. Czyli musiałbym tutaj zaskoczyć, bo właśnie tak. Czyli może być, okej. Zrobimy sobie obwód tej strony, jak to będzie wyglądało od dołu. Chociaż nie od dołu, to tam chyba dobrze wyglądało. Chodzi o to, żeby po prostu ta farma była funkcjonalna. Okej. Oh, fuck.
czego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, to nie było planowane, przepraszam was. Nie wiedziałem, że w taki sposób stracę pół HP, ale dobra. To tutaj gdzieś powinien być mój kilof, tak? Jest, jest. Jest kilof, dobra. No i znowu musimy robić to samo, czyli zatrzymać optyki i zalogować się ponownie na tego skype. Dobra. O, patrzcie, OBS trochę laguje. Trudno. To będzie bardzo szybki odcinek, więc ja nie wiem, ile on zajmie tak naprawdę. Daję sobie tylko tą farmę przygotować i tyle w temacie. Nie chcę zbytnio tracić czasu na to wszystko. Bo jeszcze trzeba zrobić ten odcinek cukrową miejsce. De facto farmę będę tak czy siak później powiększał, więc tym się nie przejmujcie, że ta farma będzie taka malutka, bo zapewne większość osób pomyśli, Jezu, jaką małą farmę se zrobił, ale dobra, ona będzie się powiększała. Kiedyś. Bo i tak czy siak muszę rozkminić miejsce na ten... na farmę, tak zwaną. Dobra. Teraz będę mógł mieć Dirta. Ale jak sobie widzicie, przeżycie na pół HP było bez sensu. A, w ogóle mam do was takie pytanie. Czy chcecie, żebym wprowadził licznik śmierci? Ja szczerze mówiąc, jak tak patrzę, to nawet źle to nie wygląda. Jest okej. Okay. Jest nawet stabilnie. Czy chcecie, żebym wprowadził licznik śmierci? Bo dla mnie to będzie ciekawe, jak wprowadzimy ten licznik śmierci. Tak tu sadzić sobie mogę posadzić, ale to muszę zrobić pierwszy jakiś podstępny moment dla niego, bo tak. Bo jeśli się piasek postawię, na przykład zrobiłbym tutaj dziurę i chciałbym wprowadzić tutaj piasek, to wiadomo, ten piasek mi się zwali na dół, na łeb. Więc zobaczymy. Dobra, teraz dirtujemy tutaj wszystko. Czy dirta wystarczy w tym miejscu? Chyba nie. No właśnie. Ile klocków? Raz, 7. I lecimy. Będę musiał motykę zaraz zrobić. A mam drewno? Chyba nie mam drewna. Teraz rozkminić miejsce. Tutaj może być cina, co trzeba rosnąć, więc to jest miejsce na wodę. I tutaj w taki sposób zrobiłem sobie wodę. O, na przykład w taki sposób, dobra. Au. I ten dirt chowany z powrotem. I teraz trzeba wodę uzupełniać. Tutaj tak się jakimś nie skończył na świat, żeby był powody w niej. A chwili trwa w sumie 8 minut, więc już sobie tutaj dosięgamy limitu 10 minut, więc odcinek będzie gotowy za chwilę. No nic nie muszę wycinać ani montować, więc spoko. Jest dla mnie ok. Dobra. Teraz trzeba przygotować motykę. Mamy drewno? O, fuck, nie mamy drewna. Czyli trzeba urosnąć. Ok. Pierwszy raz użyję mączki kostnej. Jest drzewo i jest. O Jezus, ma jaki mutant. Ja wydobędę sobie ten klocek. No i potrzebuję tylko na 4 drewna. Zaraz dorobimy więcej tych narzędzi, bo jeszcze się siekierki zrobiłem, prawda? Ten kamień na motyka. Jeszcze siekierkę, żeby drewno wydobyć. Bo drewno wydobędziemy jeszcze na tym odcinku, więc okej. Okay. Będzie nawet okej, okay. Dobra. W ten sposób, bo siekierki jeszcze nie mam. Mamy miecz. Mieczek tak dla wyrycia do zachęty biorę, więc spoko. I to drewno chowamy. Okej. Okay.
Okej, i melon. Szkoda, że tylko po jednym nasionku wypadło, więc dobra. Tutaj 13 silne, więc fajnie by było, jakby dynia i melon rosły właśnie w tym miejscu. O, właśnie, i tutaj by było zboże. Tutaj by było 4, 7, 4, 5, 6, 7, 8 klocków na ten, na zboże. Spoko. Dobra, będę musiał wykorzystać mączkę kostną do tego. Całą mączkę kostną. Więc będę musiał czekać, aż drzewa naturalnie będą rosły. O kurde, a to trochę czasu zajmie. Bo już wiecie, plus jest tego drzewa, że będę mógł zrobić więcej tego. Węgla drzewnego i ten. O ty, wykorzystało całe to. I więcej pochodzi z całego tego. Więc nie jest źle. Ja, pamiętacie, jak pierwsze nasionko posadziłem? Czy to była dynia, czy to było ten... No nie dowiem się. Nie dowiem się w tym teraz. Fuck. Szkoda, że to nie jest live. Czy wy też lubicie do szkoły chodzić? Ja powiem tak szczerze, że ja tylko lubię do szkoły przychodzić na historię. Historia w szkole mnie zawsze interesowała i zawsze mnie satysfakcjonowała, ale jeśli chodzi o resztę przedmiotów, to jakoś nie za bardzo. Bo w ogóle taki ze mnie Polek, że zawsze z polskiego jedynkę dostaję, to jest pewne. Chociaż nie, sytuacja z Polaka sobie trochę poprawiłem, ale tak czy siak jest źle. Tak czy siak mi się wydaje, że z Polaka będę miał znowu zagrożenie. Oby nie. Trzeba tą trzecią klasę skończyć i mieć spokój. A jeszcze się zgłosiłem do pisania matury, więc wiecie. Jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. Trzeba się starać. Dużo drzewa. Patrzcie, jak miło. Mam nadzieję, że tam się w ogóle dobrałem, więc wiecie, nie było problemu. Okej, tutaj są jeszcze dwa klocki. Trzydzieści jeden klocków z takiego działu wyciągnąłem, to jest bardzo interesujące. Dobra, z tego drzewa będą spadały sezonki, ja sobie jedną sezonkę schowam póki co. O, trzy sadzonki nawet mam. Dobra. Trochę z tego trzeba przerobić desek. I... weźmy sobie na przykład połowę tego. I robimy... Po nie endport, ale tylko to. Dobra. Dojedę luknąć, czy są pająki? No tak, pająki się zrzutki oczywiście w tej dalszej części. I po szkielet wystąpię. I to. Ale mogę pójść, zaryzykować. Bo ja potrzebuję tych nitek na łóżko w końcu. I to mogę sprintować. O, fuck, jaka anarchia. Ja się trochę bardzo zrezygnowałem trochę. O, szkielet przyszedł. Gdzie jest pająk? Pająk! A, pająka nie ma. Znik. Albo spadł. Dobra, walić to. A dalej tu idzie skubaniec. Jabłko, 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 jabłko. Świetnie. Ej, patrzcie, kolejne jabłko. Super. Dobra. My farmę skończyliśmy już w sumie. Właśnie to jeszcze bardziej wyspę. Właśnie tu mi jeszcze bardziej wyspę, bo tutaj pochodni brakuje. Więc jest super. Mi się to podoba. W taki sposób. Źródełko woda się w ten sposób.
super. I nasza farma, i tutaj będzie murek postawiony, ale na razie też farma oświetlimy, żeby była oświetlona. Tu w tym rogu, w tym rogu, w tym rogu i pochodni do braku, ale dobra, jest ok. Dobra, mogę posadzić drzewo. No i mamy wszystko gotowe. Ja dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, taki spokojny, farmerski, do robienia farmy, zombie próbuje się do niej dostać. Ta farma oczywiście będzie większa, będzie bardziej dostojna, bo póki co musieliśmy takie coś przygotować, więc mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu, jeśli taka farma póki co będzie. Trzeba sadzonki pozbierać, więc ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Widzimy się w następnym odcinku Survivala Interaktywnie. Oczywiście pamiętajcie, piszcie w komentarzu i co chcecie zobaczyć na tej wyspie. Ja się z Wami żegnam. Cześć.